20 rozdział od pierwszego wersetu. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją. I położył nad nią pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. No to przynajmniej mamy jakiś happy end. Nie? Pamiętajcie, że tak jak czytamy Księgę Objawienia, widać, że chęć sprawiedliwości, domaganie się sprawiedliwości, cieszenie się z wymierzania sprawiedliwości jest jak najbardziej chrześcijańską cechą. Jak najbardziej rzeczą zgodną z Bożym charakterem. Oczywiście jest coś takiego jak łaska, ale łaska ma pewne, można powiedzieć, ograniczone zastosowanie. Przykład, jeśli chodzi o zbawienie. Sprawiedliwie ja zasługuję na potępienie. Nie wiem, co ty myślisz o swoim przeznaczeniu. Czy dopuszczasz do siebie taką myśl, że zasługujesz, jeśli Bóg sprawiedliwie miałby na ciebie spojrzeć i ocenić, czy jesteś bez skazy, czy jesteś bez żadnej winy, czy jesteś bez grzechu? Czyli nigdy nie popełniłeś w życiu żadnego, nawet jednego takiego malusieńkiego grzeszku. To co by Bóg powiedział? Jaki byłby wyrok? Ja jestem pewny co do siebie. No i zachęcam ciebie, żebyś nie kpił z Boga i ze swojego też rozumu. Wiesz dobrze, że jesteś grzesznym człowiekiem, że masz wiele na sumieniu. Oczywiście są gorsi od ciebie, zapewne, ale ty patrz na siebie i w ocenie, w obliczu świętości Boga jesteś człowiekiem brudnym, skalanym, grzesznym. Tak samo jak ja byłem zanim uznałem ten fakt i zwróciłem się o ratunek do Chrystusa. Bo Chrystus właśnie po to przyszedł na ziemię, po to przeżył bezgrzeszne życie, a potem mógł wrócić do nieba, skąd dobrowolnie przyszedł, ale zgodził się umrzeć zamiast mnie. Zgodził się też umrzeć zamiast ciebie.
Choć ty być może jeszcze dzisiaj absolutnie go poważnie nie traktujesz, to on i tak już za ciebie umarł. Na krzyżu Golgoty zapłacił za wszystkie twoje i moje grzechy. I od mniej więcej 2000 lat oferuje każdemu, kto uzna swoje grzechy, to, że jest zły przed Bogiem, to, że zasługuje na wieczne potępienie, na sprawiedliwą karę za grzech, oferuje każdemu zbawienie, kto w nim uzna Zbawiciela, Pana i Króla. Ja to zrobiłem, już niedawnośmy liczyli, to wyszło coś 35 lat temu. No człowiek się niestety starzeje, no czy stety, niestety, no bliżej nieba, no to tak, tam, to chyba stety trzeba by powiedzieć. Ale ciało coraz słabsze, no tak to już w życiu tym na ziemi jest. I dzisiaj każdy może zawołać. Jezus stoi i kołacze, także nie trzeba głośno wołać. Możesz nawet tylko w myśli powiedzieć do Jezusa. A On słyszy, On zna twoje myśli. On stoi i kołacze do twojego serca. Możesz Go dzisiaj zaprosić. Możesz dzisiaj przyjąć obmycie ze wszystkich twoich grzechów, z całego twojego brudu. Tak jak ja 35 lat temu przyjąłem to obmycie ze swojego grzechu i ze swojego brudu. Wiem, co to znaczy, wiem, jakie to szczęście. Do dzisiaj to wspominam, tym się cieszę i patrzę z nadzieją na przyszłość, bo wiem, że już kiedyś, niebawem będę razem z Jezusem w niebie. On przygotował tam mieszkanie dla mnie i dla każdego, kto do Niego zawołał zbawienie. To jest łaska. Czyli Bóg sprawiedliwie mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Zasługujesz na wieczne piekło. Ale tak Cię kocham, że daję Ci szansę. Ale musisz chcieć. Musisz chcieć przyjąć akt łaski ode mnie. Czyli to, że Chrystus umarł za Ciebie. Musisz zawołać do Chrystusa. Tak, chcę być uratowany. No bo jak chcesz iść do piekła, no to Bóg, jak to się mówi, no nie zmusi cię, byś zmienił swoją decyzję. Ale cały czas Jezus prosi. Cały czas Jezus mówi, oto 3:20 w Apokalipsie, sprawdź sobie, oto stoję i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest oferta łaski ciągle aktualna. Ale, tak jak mówię, łaska ma ograniczone zastosowanie. Pojawia się 2000 lat temu, Jezus umarł za twoje i moje grzechy. Teraz jest głoszona Ewangelia cały czas o darmo, czyli dobra nowina o darmowym zbawieniu. A w pewnym momencie, tak jak mówiliśmy wcześniej, Kościół i Duch Święty zostają zabrane z ziemi i kończy się czas łaski. I rozpoczyna się czas sądu. I to jest sprawiedliwe. I to jest sprawiedliwe. Ci ludzie, którzy znaleźli się w Księdze Apokalipsy, w tym czasie sądu, w czasie Apokalipsy, znaleźli się tam, bo odrzucili Bożą ofertę łaski. No i stąd mają problemy. Bóg jest na tyle dobry, że zobaczcie, daje im szansę. Dzisiaj czytaliśmy o tych, którzy nawet z tego czasu sądu nad zbuntowanymi ludźmi, zobaczcie, i widziałem to 4 werset, i widziałem też duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Także Bóg jeszcze dał drugą szansę, ale już teraz to trzeba było gardłem, że tak powiem, zapłacić za życie wieczne dodatkowo. Bo jeśli by ktoś przyjął znamie bestii w tym czasie ucisku, przestraszony, skuszony, nie wiem, co jeszcze, jakie inne motywacje, to nie będzie miał udziału w tym zmartwychwstaniu, o którym tu mowa, i nie będzie panował te 1000 lat z Chrystusem. Oczywiście najważniejszą taką kwestią kontrowersyjną tego fragmentu, który przeczytałem, to jest, czy te 1000 lat to jest rzeczywisty czas, czy też nie. No tu wziąłem sobie tym razem już
żeby nie z pamięci czytać, bo trochę bardziej rozbudowany jest ten przypis, Biblię katolicką, Biblię tysiąclecia, no żebyście zobaczyli tu dowód, że katolicyzm odrzuca dosłowną interpretację Księgi Objawienia, uważa to za herezję. Tu takie małe litery. Jest to, tutaj 20 rozdział, przypis do 1,6, jest to szczególny aspekt Kościoła w doczesności. Pokój Chrystusowy oparty na łasce będącej zadatkiem nieba. Nie brakło w ciągu wieków, tu przyznają, prób dosłownego rozumienia tysiąca lat. Hilializm, milenaryzm, niekiedy jest to mówię. Hilializm to z greckiego, milenaryzm to z łaciny. Taka ciekawostka, hilia, czyli tysiąc, także w języku Bałkanów, tam tysiąc to jest hiliada. No to już chyba każdy zrozumie zbieżność. Zobaczcie, jak wpływ greckiego języka i kultury na Słowian bałkańskich, no taki był duży, że liczebniki po części przyjęli te większe, przyjęli właśnie od Greków. Także to, widzicie, interpretacja katolicka, że te tysiąc lat, tu w ogóle dość dziwne, że to w ogóle dotyczy Kościoła, jakiegoś pokoju i tak dalej. Dlatego katolicy, zobaczcie, jak tysiąc lat mija w historii, no to oni dostają takiego trochę wściku. Nie? W kręgu kultury łacińskiej, katolickiej te tysiąc lat to, bo oni to odnoszą, że to jest panowanie Kościoła, tak jak widzieliście, nie? No to tysiąc lat się kończy, no to teraz będzie zmiana, teraz ta wojna Goga i Magoga i tu jakieś poważna roz i tak dalej, nie? Stąd strach taki nachodzi. Teraz w tym drugim tysiącleciu trochę mniej, ale też tak ludzie zaraz tam, pamiętacie, jakieś inkaskie kalendarze, no już niby tak mówią, że to symbolicznie, a tak przy tym tysiącu to im rura mięknie, nie? Aż to taka eta symbolika. Oczywiście ja myślę, że no nie ma tu żadnych podstaw, żeby zastosować jakieś symboliczne myślenie, nie? Raz, że te rzeczy, tu oczywiście poszerzone studium by się przydało, te rzeczy opisywane w tym tysiącletnim królestwie pojawiają się też w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, w księdze Daniela są odniesienia do tego. Także nie jest to jakiś, wiecie, taki przypadkowy bon mot, taki jakieś tysiąc lat, tylko ta myśl o tym królowaniu Chrystusa na ziemi pojawia się już w proroctwach Starego Testamentu, a tu jest, że tak powiem, takim językiem bardzo, bym powiedział, jakby powiedzieć, kronikarskim opisany, nie? Że tutaj tam i jaka ta wojna, kiedy to będzie, gdzie to miasto będzie, jakie to miasto, wiadomo, miasto umiłowane, chodzi o Jerozolimę, tam nie o Rzym, żeby ktoś nie pomyślał, to akurat nie jest umiłowane miasto Boga. Także no, to wszystko są takie opisy dość, jakby to powiedzieć, kronikarskie, nie? A katolicy się uwzięli, że to będą sobie tam dosłownie, znaczy symbolicznie to w jakiś sposób interpretować, ale mówię, to milenium tam zawsze gdzieś pobrzmiewa, no i świat katolicki, no tu szczególnie w tym tysięcznym roku, no to tam też ludzie bardziej jeszcze tacy metafizyczni, no to tam bardziej szaleli. Teraz trochę mniej, ale było też takie poruszenie, no tu Suszów był cały, że tak powiem, na baczność, nie? Co to będzie? Nie wiem, jak tam Sylwester ten wyglądał i to który to liczyć. No różne kłopoty z tego są. Większość takich biblistów, powiedzmy z kręgów ewangelikalnych, nie protestanckich, tylko jeszcze węziej, tylko ewangelikalnych, czyli takich, którzy no nie tylko tak historycznie się odwołują do reformacji, ale przede wszystkim odwołują się do Pisma Świętego, czyli na poważnie wzięli to sola scriptura, przyjmują tę interpretację, że tu chodzi o dosłowne tysiącletnie królestwo. Nie?
Tu oczywiście z tego tysiącletniego królestwa w Polsce to chyba najbardziej znani są Świadkowie Jehowy, nie? No bo oni tam w swoich broszurach, no to tam opowiadają, że właśnie tam przyłącz się do organizacji, no to się załapiesz na te tysiącletnie królestwo, no różne takie. Ale to, że oni tam wykrzywili tę naukę i ten fragment Pisma Świętego, no nie jest powodem, żeby, jak to się mówi, wylewać dziecko z kąpielą i od razu przyjmować, że tu jest tylko mowa o jakiejś symbolice. Moim zdaniem nie może tu być mowa o symbolice, znaczy w tym sensie, że jeśli przyjmiemy, że tu jest mowa o symbolice, to wszystko inne jest też symboliką. Nie? Jeśli królowanie Antychrysta, jeśli rząd światowy, religię światową traktujemy dosłownie, no to zobaczcie, tutaj po pokonaniu tego filaru religijnego, ekonomicznego i wojskowego, Jezus zaprowadza swój porządek, swoje królestwo, żeby pokazać, można powiedzieć w zestawieniu, tu mieliście królestwo diabła, a teraz zobaczcie Królestwo Boże. Jaka jest różnica? Nie? Pamiętamy księgę Hioba, tam też Bóg demonstrował pewne rzeczy. Mówił, zobacz, to jest mój człowiek. On mnie kocha. On będzie mnie chwalił. On mówi, diabł mówi, nie będzie cię chwalił, jak mu tam zabierzesz to, co lubi. Nie? No to sprawdź. I to była demonstracja dla całego wszechświata. Nie? Prawdopodobnie głównie chodziło o demonstrację dla tego świata, można powiedzieć, pozaludzkiego. Nie? Bo ludzie to tam tylko w niewielkim kręgu znali tę historię i później czytając Biblię dopiero. Wtedy była to demonstracja dla świata aniołów, dla świata duchów niebieskich. Że człowiek może być wierny Bogu i kochać Boga pomimo największych cierpień. Nie za błogosławieństwo, czyli dawanie dobrych rzeczy, ale pomimo najgorszych cierpień, nie? Czyli Hiob jest, można powiedzieć, tym przykładem. Zachęcam, szczególnie końcówka księgi Hioba, no, troszeczkę wbija, że tak powiem, w buty człowieka. I tu mamy znowu, diabeł chce pokazać, jakim on wspaniałym będzie zarządcą ziemi i władcą nad ludzkością. No to wszystko się, wiecie, jak kończy, bo tośmy już omówili. I teraz Jezus pokazuje, jak się będzie żyło. W tych samych warunkach, można powiedzieć, materialnych, ale pod Jego panowaniem. Nie? I tu mówiłem w księdze Izajasza, w księdze Zachariasza, w księdze Daniela są odniesienia do tego panowania Chrystusa jako okresu naprawdę wielkiej szczęśliwości i prosperity. Zobaczcie, szatan zostaje, podoba mi się ten łańcuch, że dziada w łańcuch za takiego zakuli i gdzieś do jakiejś tam tej otchłani pieczęć, że nie można ruszyć na 1000 lat. 1000 lat bez kłamstwa. 1000 lat bez zwodzenia. 1000 lat bez, można powiedzieć, wbijania klina między człowiekiem a człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? To aż trudno sobie wyobrazić, nie? Bo znamy swoje myśli, wiemy, że przecież my sami przecież mamy różne pokusy, głupie myśli, złe myśli, niekiedy przyjmujemy kłamstwa diabelskie, a tu w ogóle szatan straci jakąkolwiek aktywność, tylko Jezus będzie królował. Tu jest ciekawostka, że zobaczcie, że znajdą się, o tu, i wyjdzie, po tym 1000 lat zostaje opuszczony, wypuszczony, 8 werset, i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, zgromadzić je do boju i tam ruszyli przeciwko obozowi świętym i miastu umiłowanemu. Tak to rozumiem, ale nie wiem. Nie? Znaczy w sensie nie tam mówię, że to na pewno tak, że będzie jakieś takie, można powiedzieć, bliższe centrum, nie? Tego królestwa Jezusa, czyli Jerozolima i tu jakaś tam okolica, nie wiem jaka. I tam będzie, można powiedzieć, ta pełnia królowania Jezusa, a pozostałe narody będą z tego korzystać. Nie? Ale kiedy diabeł zostaje wypuszczony, zobaczcie, te narody zostają znowu zbuntowane, choć dobrze im było. Pamiętacie, jak Ewkę było łatwo zbuntować? Bóg jest dobry? Nie żartuj, Ewka, coś ty, spadła z drzewka. No i tak dalej, znacie tę historię z księgi Genezis. Tu podobnie rozegra się. 1000 lat żyli w błogosławieństwie Chrystusa, korzystając z Jego rządów. I zobaczcie, szatan
jak łatwo buntuje te wszystkie narody, że a teraz tych znienawidzonych świętych Jezusa utopimy w morzu, albo tam spalimy, albo co, albo jeszcze jakieś inne pomysły. Jak szatan rozpala nienawiść wrogów Boga do jego ludu. No, zebrali się jak piasek morski, dużo tego było towarzystwa i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. I do widzenia. Oczywiście problemów pewnie jest więcej. Tu jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu. To uważni słuchacze mówią, no zaraz, ale przecież już było zmartwychwstanie Kościoła. Nie? Pamiętacie? List do Tesaloniczan, 1-4 rozdział. Jak to wyjaśnić? Bo to powinno być drugie zmartwychwstanie. A tu jest, że pierwsze. Możemy się nad tym zastanawiać. Możecie próbować odpowiedzieć. Zawsze taka zadacza do domu dobrze robi na trening umysłu. To może tak się umówmy, że postaracie każdy z was poszukać, poczytać, pomyśleć, dlaczego tu jest pierwsze zmartwychwstanie, a już było opisane to przed czasem apokalipsy w ramach porwania Kościoła. No i jest mowa o drugiej śmierci. Drugą śmierć omówimy, jak Bóg da, za tydzień w poniedziałek, bo to jest wynik tego sądu ostatecznego. Tu często też katolicy, no, słabo interpretując Biblię, mówią, że to jest sąd ostateczny, na którym wszyscy mają być zgromadzeni i tam będzie sąd złoczynków, nie? Dlatego katolicy chcą swoją doktrynę fałszywą, gdzie mówią, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Chrystusa, nie wystarczy tylko łaska, ale teraz trzeba kolaboracjo, czyli kolaborować. No już tam nie wiem skąd te tendencje. Trzeba kolaborować z łaską i wtedy, jak się tak swoimi uczynkami dołoży do tego, co Chrystus zrobił, a to wtedy... Nie wystarczy. Do czyśćca i po dupie. Ale kto by, ja tylko się pytam katolików, kto będzie dręczył tych katolików w czyśćcu? Kto was będzie, drodzy katolicy, w czyśćcu dręczył? Papież? No bo Bóg na pewno nie. Bo on swego syna dał, żebyście nie byli dręczeni. Pomyślcie nad tym, ale to już szerszy temat. Także tą drugą śmiercią jeszcze się zajmiemy. Tu w 14 wersecie ona występuje, to zostawmy sobie ją na za tydzień. Teraz pytanie, z nim was zostawię. Dlaczego tu jest pierwsze zmartwychwstanie, a zmartwychwstanie świętych czasu łaski już się przecież dokonało? No, jeszcze taka myśl mi przyszła z 10 wersetu. Zobaczcie, jak szatan kopiuje, nie? Mamy w naturze Boga objawienie, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, nie? To nazywa się, to już nie jest biblijna nazwa, ale używa się i myślę, że nie ma co tam specjalnie tu jakiś kopii kruszyć, doktryną Trójcy. Nie? No zobaczcie, że w Jeziorze Ognia i Siarki też Trójca wylądowała, tylko jakaś antytrójca, antytrynitarna. Nie? Jest diabeł, jest bestia, czyli ten przywódca rządu światowego, no i jest fałszywy prorok. No taka, nie? Szatan wszystko kopiuje. To tak jak Chińczycy, no, znaczy komuniści chińscy, nie? No bo tam Chińczycy starodawni to wymyślili fajniuśkie rzeczy sami, nie? To oni nic nie skopiowali. To my od nich pewne rzeczy kopiujemy, ale komuniści chińscy kopiuj, wklej, jak współczesna młodzież na przeróżnych pracach i licencjackich, magisterskich, doktoranckich i tak dalej, i tak dalej. No to jest, widzicie, metoda diabelska. Ogólnie oczywiście nie polecam stosować.